To jakoś w magiczny sposób odratowałem, więc jeszcze jest git. Ta tutaj chce nas pocisnąć z tego, z laczka, zabijaczka. Tutaj ogromne, kurde, Jezu, ile tych małpiszonów tu jest. I z nimi wszystkimi mam walczyć? Mam nadzieję, że nie. Butelki jakieś, cokolwiek? Jest tu? Halo? Może za tym tutaj coś będzie, ale wątpię, no. A tam u góry są, dobra, widzę już. No to nie, może jakiś safe wleci. Mam taką przynajmniej nadzieję. Szczerą. O, i widzicie? Ładnie wyminięte. Nie ma co. Uno, dos, tres. 8 na 25. Teraz robimy tutaj rundkę. Nic tutaj nie ma, więc cofamy się z powrotem. I myk. Do góry, do góry, do góry. Zium, zium. I zium. Skoro tutaj mamy już ogarnięte, więc teraz można tędy zejść. Dokładnie tak, do checkpointa. I lecimy teraz tędy. Zjeżdżamy, zjeżdżamy, zjeżdżamy. W tubę zlany, gościu. Tatu tutaj znowu chciała zaszpanować laczkiem, zabijaczkiem. Dwa życia, dobra. To jeszcze nie jest źle. Tam widzę resztę butelek mamy, więc może tym razem 100% będzie. Liczę na to. To już nam naprawdę niedużo zostało tych butelek, a warto byłoby mieć już to wszystko za sobą. Sorry, że ja tak ciągle na to zwracam uwagę, ale nie chcę, żeby też było coś takiego, że będę musiał wracać do multum poziomów. Tutaj w ogóle gdzieś dalej będziemy szli, widzę. Chyba. Właśnie tutaj nie mam pewności, czy tu będziemy szli dalej, czy tutaj będziemy szli dalej. Tu mamy z kolei checkpoint, więc tu bardziej dalej idziemy, więc tam mamy butelki. Dobra. Dobry orient z mojej strony. Bo co jak co, ale butelki to priorytet. Dobra. Dawaj, dawaj. Dokładnie. Finally. Kurde, ile tutaj wspinania jest? O, tu safe mamy nawet jeszcze. I koniec poziomu? Czemu? Ej, no to mi się trochę już nie podoba. Gdzie są pozostałe butelki? Co to ma być? Dziewiętnaście na 25. No kurde, co jest grane?
Dobra, widzę, że tam są. Tylko jak się tam do nich dostać? A, by musiał cały level od zera robić, na to wygląda. Chyba, że... O! Takie coś możemy zrobić. O właśnie, widzicie? Tak też można. O, patrzcie, tutaj mamy sejfik. Znaczy sejfik. Jeszcze teraz tylko może jeden, a może dwie butelki takie luzem znaleźć. Ta, zdjąłem ten okulary, bo się trochę striggerowałem. Nie powiem, że nie. Bo spadłem w taki durny sposób, że to jest po prostu hit nad hitem. I teraz pytanie, gdzie są pozostałe dwie butelki? Jeszcze tylko jedno życie mam, ja pierdziele, ale... Ale wstyd. O, patrzcie na to, ty. Ale sprytne. Ty, nawet nie ogarnąłbym, że tam coś jest. LOL. Dobra, to już mogę wtedy założyć swoje okularki. Ale ty, co to miało w ogóle być? Przepraszam bardzo. No dobra, jesteśmy na miejscu. Dawaj mi kod, Bentley. Lucky for you, I'm versed in chaos theory. Otherwise, this code would have been unsolvable. Input 932. 932. 66%. Dobrze. Aż się wody z wrażenia napije. Incredible! I never would have thought this was possible. Sir Augustine of Cooper's technique to briefly defy gravity. From now on, you should be able to pop right out of those bottomless pits you keep falling into. And you won't even lose a lucky charm. Coś tam o jakiejś technice było. Może to jest jakaś podpowiedź, jak walczyć później z przeciwnikami. Być może. Niemniej jednak już kończymy sobie ten poziomik. Smutek. Ale całe szczęście ten poziom udało nam się zrobić na 100%, nie licząc czasówki, którą będziemy robić później. Już tak jakby w montażu, tak jak to było z reliktami. Ale no, przynajmniej mamy poziom zaliczony. Dobra, dwa poziomy mamy za sobą. Bo ten mamy zaliczony. Tak. Ten też mamy zaliczony w sumie. Powiedzmy, tylko że nie na 100%. Tamten mamy też zrobiony, więc można teraz iść tutaj. W sumie. Ile monet tu wyleciało, Jezu. A, i tam pewnie mamy jakiś jeszcze jeden poziom. Czy jak to jest? I've calculated the trajectory of these rockets and I'm 99% sure you'll be able to ride them all the way to the top of that statue before they explode. What about that other 1%? Well, in that case, Sly, you will be blown to bits. But the experience will no doubt be spectacular. Nice. Now, to unlock these rockets, you're going to need all 7 of the Panda King's treasure keys. Right on. I'll steal them in no time. Dobra, widzę, że potrzebujemy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Obecnie mamy... ile? 4? Dobrze widziałem? Tak, 4. Czyli musimy 3 poziomy kolejne zrobić. Okej. Skoro tak to ma wyglądać,
I za każdym razem będę musiał tutaj niszczyć, widzę. Żeby przedostać się dalej. Dobra, to było dosyć świetne, nie powiem, że nie. Rapid Fire Assault. Okej, okay. To jest jakiś, widzę, że specjalny poziomik, gdzie tylko klucz możemy zdobyć. Więc zobaczmy, co on ma tutaj nam do zaoferowania. Lećmy z koksem. Aj. Dobra, tutaj te małpiszony są. W sumie dla mnie to są małpiszony, aczkolwiek wcale nie muszą być to małpiszony. Tak mi się przynajmniej wydaje. No inaczej ich nie jestem w stanie nazwać, wybaczcie. Ile tutaj będzie można monet sfarmić, Jezu. Że to jest idealny poziom do grindowania. W sumie ogólnie te poziomy pokroju właśnie te motocyklowe. Znaczy powiedzmy, że to jest motocyklowy, bo dla mnie to w sumie ten pojazd to motocykl trochę taki, ale no, te skuterowe bardzo bym powiedział. Są dosyć takie dosyć prostawe. Nie wiem czemu odnoszę wrażenie, że to już jest ostatni poziom w tej gierce. Bo następny świat to już jest wielki finał gierki. Że będziemy kończyli Sly'a jedynkę. Dla niektórych to w sumie spoko, bo wiadomo, jest to najmniej oglądana seria na moim kanale, nie ukrywajmy. Zaraz obok Dog's Life i wielu innych serii. Bo wiadomo, to nie jest Crash Bandicoot. Dobra, małpiszony wybite. Niszczymy drzwiczki, dobrze. Checkpointik mamy. W ogóle w sumie, żeby tak, nie wiem, może nie zamulać, to może poopowiadajmy sobie jakieś ciekawe rzeczy, bądź też i nieciekawe. Ponieważ jak widzicie, poziom jakoś super się nie odróżnia od tego, który robiliśmy tam kiedyś. Czyli dokładnie sesję temu. Zacząłem sobie save w Harrym Potterze i kamieniu filozoficznym nadrabiać. Tak, już jestem blisko jakby dojść do momentu, gdzie stanąłem w Let's Playu, więc spodziewajcie się, że niedługo, kiedy tam dojdę, to również sobie wrócimy do Harry'ego. I również go w sierpniu skończymy, żeby te wszystkie serie po prostu zamknąć, bo nie łudzę się, że Rayman Redemption skończę, bo wiem, że nie skończę w sierpniu. To jest zbyt wielki challenge w tym wypadku, bo gierka jest troszeczkę długa, nawet dłuższa niż mi się wydawało. Co powoduje, że niestety, no nie będę mógł od razu w sierpniu to wszystko zamknąć. Ale przynajmniej te dwie serie zamknę i będę mógł zacząć jeszcze Daxtera w sierpniu. Bo lato trwa do końca, jakby można to powiedzieć, września, więc okres wiosenno-letni na moim kanale również trwa do końca września, więc będę mógł się postarać teraz. Żeby oczywiście wszystkie te serie zacząć i skończyć. Bo po tych seriach ze Sly'a i Harry'ego Pottera również inne nowe let's play wlecą. No. I w taki oto sposób sobie przegadaliśmy poziom. 69%, no. Fajna liczba, co nie? Dobra, szybko sobie zapiszmy. No i dobra. To tutaj mamy jeden poziom już zaliczony. Lol. To tam u góry mamy już zaliczony ten poziom.
Więc sprawdźmy, co tu jeszcze dalej możemy zrobić. O. Ta, przed samym wejściem do poziomu zginąłem, fajnie. Czadowo, ziom. Od góry weźmiemy, kurde. A, tutaj mamy ten. A, Desperate Race. O proszę, co to jest w ogóle za desperacki wyścig? Czyżby powtórka z rozrywki świata drugiego? 70%. Well, I'm minding my post when I notice a snow cone stand and I think to myself, hey Murray, you gotta keep your energy up. So I hurry over here and then all of a sudden, monkeys are everywhere, bugging me to race them three times around this track for a key. We could use the key. Think you could take them? Come on, Sly, they're a pack of monkeys. How can I lose? All right, remember, steer with the left stick and press square to use any nitro boost you collect. Keep clear of those icy patches. Thanks for the advice, Sly, but trust me, I got this under control.